Numer 5. Mała kieszonka w dżinsach. Każdy zauważył maleńką kieszonkę w swoich dżinsach. Choć nigdy nam nie przeszkadzała, jej użyteczność zawsze w jakiś sposób była wątpliwa. Okazuje się, że pomysł sięga 1800 roku. Jeszcze gdy używano zegarków kieszonkowych, kowboje doszli do wniosku, że wygodniej jest nosić dżinsy niż kamizelkę i to właśnie oni zrewolucjonizowali krój spodni. To przyczyniło się do powstania małej kieszonki, w której w końcu mogli nosić zegarek. Numer 4. Strzałka na zegarze paliwa. Każdy z Was zauważył strzałkę obok ikony paliwa na desce rozdzielczej. Ona również ma swój cel. Właśnie mała strzałka informuje kierowcę, po której stronie znajduje się wlew do baku. Dzięki takiej ciekawostce już nie będziecie mieli problemu z dobrym ustawieniem samochodu na stacji benzynowej. Numer 3. Kobieca bielizna. Figi, majtki lub jakkolwiek je nazywacie, mogliście zauważyć, że niektóre z nich mają małą kieszonkę w okolicach krocza. Ale po co ona jest? Cóż, z całą pewnością nie służy ona do przechowywania kluczy lub szminki. Zwykle zrobiona jest z bawełny i nazywa się wstawka. Przede wszystkim pomaga przy utrzymaniu podpaski na miejscu. Tak więc w skrócie mówiąc, istnieje ona po prostu z przyczyn higienicznych. Numer 2. Dziurka w zatyczce od długopisu. Nie jest tajemnicą, że małe dzieci lubią wsadzać do ust wszystko, co znajduje się w ich rękach. Szczególnie popularne wśród małych łobuzów są małe części, które mogą całkowicie wsadzić do ust. Starsi zaś uwielbiają żuć długopisy, na przykład gdy są zdenerwowani lub znudzeni lekcją. Przez ten nawyk tak mały szczegół jak zatyczka może łatwo dostać się do gardła. Otwór w zatyczce pomaga uzyskać niezbędną, minimalną dawkę tlenu potrzebną przed przyjazdem karetki i udzieleniem pierwszej pomocy. Numer 1. Patyczek od lizaka. Jeśli kiedykolwiek jedliście lizaka i wylizaliście go do końca, mogliście zauważyć, że na końcu patyczka jest mała dziurka. Ale po co ona jest? Osobiście jak byłam młodsza, to myślałam, że jest to swego rodzaju gwizdek, ale okazuje się, że jego zastosowanie jest całkiem inne. Tak naprawdę dziurka pełni dwie funkcje. Po pierwsze, jeśli patyczek utknie komuś w gardle, to mała dziurka pomoże mu oddychać, dopóki ktoś go stamtąd nie wyciągnie. Drugi powód powstania tej dziurki jest bardzo prosty. Do produkcji lizaków używa się cukru, wody, syropu kukurydzianego i dodatków smakowych, które następnie są podgrzewane do gumiastej, lepkiej masy. Ta mikstura jest następnie umieszczana na patykach, aby schłodziła się i stwardniała. Gdyby na patyczku nie było tej dziurki, istniałaby spora szansa, że cukierek po prostu by zjechał z patyka. Więc w zasadzie głównym zadaniem tej dziurki jest utrzymanie cukierka na patyku. I tym sposobem dobiegamy do końca listy, a w dzisiejszym odcinku pozdrawiam Tatianę Tati i całą szkołę podstawową numer 1 w Międzychodzie, Nikodema Chlebek oraz Oliwkę Kowalską. Buziaczki dla wszystkich subskrybentów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!